Czy skoro Superman urodził się na amerykańskiej ziemi, to nie daje mu to obywatelstwa amerykańskiego i możliwości starania się o urząd prezydenta? No i pewnie parę osób zrobiło teraz takie: what? Superman nie urodził się na amerykańskiej ziemi. Dajcie mi chwilkę. Nie chodzi mi też o to, że Jonathan i Martha Kentowie po tym, jak znaleźli małego Kal-El'a, no to byli uwięzieni u siebie na chacie przez jakieś 5 miesięcy, bo była zima stulecia. A jak już w końcu pojawili się w mieście z dzieckiem, no to powiedzieli: totalnie, to jest dziecko Marty, więc jakby proszę Urzędzie Stanu Cywilnego, zarejestruj nam urodzenie. No bo to akurat dotyczyłoby typowo Clarka Kenta, a nie Supermana. Chodzi nam o Supermana Kryptonijczyka. I nie chodzi mi też o to, że na Ziemi 23 jest Calvin Ellis, czyli prezydent Superman, do tego czarnoskóry. Chociaż to, co powiem, może mieć wpływ na to, dlaczego został wybrany prezydentem w pewien sposób. Superman, jak każda z komiksowych postaci, ma wiele wariantów genes i my skupimy się na jednej konkretnej. Mianowicie na miniserii Człowiek ze Stali Johna Byrna, to jest ta, która powstała po kryzysie na nieskończonych ziemiach w 1986 i w zasadzie była aktualna z drobnymi korektami do roku 2012. Czyli jest to ten Superman, którego ja poznawałem zaczynając czytać komiksy, więc też mam największy sentyment do tej wersji genezy. No i w tej wersji rzeczywistości kryptonijczycy są taką bardzo sterylną rasą, coś jak przyszłość z Człowieka Demolki z Sylwestrem Stallone. Ubrani od stóp do głów, głównie naukowcy, bardzo nudni, nie wchodzą w interakcje fizyczne. No i ponieważ nie wchodzą w interakcje fizyczne, no to muszą się rozmnażać w inny sposób. I rozmnażają się w ten sposób, że istnieją takie komnaty ciążowe i tam sobie są takie zawieszone łona i w tych łonach materiał genetyczny dwójki kryptonijczyków jest łączony w nowego kryptonijczyka. No i w momencie, jak ten kryptonijczyk jest gotowy, matryca się otwiera i ze środka wychodzi dzieciątko. Trochę podobny system jak ten, którym widzieliśmy w Kryptonie w Człowieku ze Stali filmowym. Tam też sobie tak dzieci rosły w takich bańkach. No tyle tylko, że Superman Cavilla w tej wersji filmowej jednak został poczęty normalnie. W sensie tradycyjnie. W sensie Jor-El i Lara... Natomiast jak cofniemy się do tej wersji komiksowej Byrna, to tak naprawdę nikt nie umieszcza dziecka w rakiecie, a bardzo często to, co kojarzymy jako moment pożegnania z Kryptonem, to jest właśnie moment, w którym Lara i Jor-El trzymają małego Kala, a następnie wsadzają go do rakiety, machają mu na dowidzenia i eksplodują. Tutaj zaczyna się to trochę inaczej, bo Jor-El kazał z komnat ciążowych przyprowadzić matrycę, czyli to sztuczne łono z Kal-Elem w środku. Następnie zamontowano do tej matrycy napęd hiperświetlny i technicznie rzecz biorąc ta matryca podróżuje na Ziemię do Kansas i rozbija się niedaleko Kentu. Więc technicznie rzecz biorąc narodziny Kal-Ela, przyszłego Supermana, następują dopiero w momencie otwarcia się matrycy, bo to jest odpowiednikiem porodu. A to następuje już w obecności Jonathana i Marty Kentów w Kansas, na amerykańskiej ziemi. Natomiast, dobra, ktoś mógłby powiedzieć, no ale czy problemem nie jest to, że on jakby, no nie wiem, nie jest człowiekiem? No i teoretycznie to mogło być problemem, a praktycznie może nie być. No bo tak, no od kandydata na prezydenta wymagamy poza oczywiście odpowiednim wiekiem tego, żeby był obywatelem amerykańskim urodzonym na amerykańskiej ziemi. Ale jak spojrzymy do 14 poprawki do Konstytucji Amerykańskiej, to tam mamy mowę o tym, kto nabywa z chwilą urodzenia się na amerykańskiej ziemi obywatelstwo amerykańskie. No i tam pojawia się określenie person. W sensie nie human, ani nie man, ale person. No a person można wykładać na dwa sposoby i pierwszy z nich to osoba, a drugi to faktycznie człowiek. I o ile człowiek sugeruje nam w pewien sposób rasę pochodzenia, no to osoba już niekoniecznie. No bo jak zerkniemy na różne definicje tego, czym jest osoba, no to okazuje się, że to jest indywidualna jednostka z określonym poziomem samoświadomości, jednocześnie zdolna odczuwać emocje, podejmować decyzje, funkcjonować społecznie. I niezależnie od pochodzenia gatunkowego, Kal-El i przyszły Superman w sumie chyba spełnia te kryteria. No, zachowuje się lepiej niż większość obywateli amerykańskich, no ale to swoją drogą. Więc tak, bawiąc się odrobinę interpretacją aktów prawnych, można by było dojść do przekonania, że pomiędzy rokiem 86 a rokiem 2012 Superman z regularnego uniwersum DC mógłby spokojnie kandydować na prezydenta. W sumie teraz tak myślę, że trzeba było sprawdzić, czy ten Calvin Ellis z Ziemi 23 to jest na tym kazusie, czy generalnie na przykład zmienili mu konstytucję Stanów Zjednoczonych, bo obstawiam, że gdzieś to było wspominane. Okej, sprawdziłem temat prezydenta Supermana. Okazuje się, że tak naprawdę mieszkańcy Ziemi 23 nie mają zielonego pojęcia, że ich prezydent jest Supermanem. Co oznacza mniej więcej tyle, że w tym wypadku został wybrany na prezydenta jako Calvin Ellis i po prostu przypadkiem jest też Supermanem. Co oznacza też, że jego starzy mogli pójść tą pierwszą drogą, którą powiedziałem w filmie, czyli pewnie zgłosili go jako swoje dziecko, w sensie państwo Ellisowie w tym przypadku.
No i jako dziecko państwa Elisów jest obywatelem amerykańskim, urodzonym na amerykańskiej ziemi. No nie wiem, jakoś ta wersja Berna bardziej mnie przekonuje.